Stanowski! O, Tomek, cześć. Nie wybrzesz japy. No, do Krzyśka i do ciebie też w sumie. Słuchaj, Krzyśka nie będzie. Nie ma i nie będzie. Ale mieliśmy ustalone, że... To wszystko przez ten twój wywiad beznadziejny. No, ale przecież to było... Nieprzygotowany. Krzysiek jest rozżalony, zły. Nie przyjdzie. Ale... Nie przyjdzie. No, ale to miało być jak z Fabiańskim też, że po prostu... Może miało być jak z Fabiańskim, ale nie będzie jak z Fabiańskim, rozumiesz? A mogę na chwilę wejść tylko do kanału? Posłuchaj. Wiele rzeczy możesz zrobić, ale tej akurat nie. Do widzenia, cześć. A w dzisiejszym odcinku? Czy Wardze uda się wbić do kanału sportowego? Co w 1975 roku robił redaktor Smokowski? Jaki stosunek do kobiet ma redaktor Stanowski? Tego się dowiesz od niego. Najlepszego profesjonalnego dziennikarza. Człowieka Wargi. Ech, nie tak wyobrażałem sobie początek tego odcinka. Tak jak Donald Tusk nie tak sobie wyobrażał początek odcinka terenu zabudowanego w Wiśniewie. Tak, Donald Tusk jechał ponad 107 km na godzinę w terenie zabudowanym, gdzie ograniczenie było do 50. Ciekawe, dla kogo się tak spieszył. Für Deutschland. Och nie. Für Deutschland. Für Deutschland. Czyżbym zaczął zamieniać się w ZDVP? Dzień dobry. Witam Państwa w Zwiadomościach ZDVP. Znany zbrodniarz wojenny, bo przypomnę, że zbrodnie wojenne przechodzą bezpośrednio z dziadka z Wehrmachtu na wnuczka, Donald Tusk przekroczył prędkość, spiesząc się najprawdopodobniej, żeby okraść polskie sieroty o 57 tysięcy metrów na godzinę. Tym samym, i dodam, że to jest opinia całej Polski, słusznie tracąc prawo jazdy. Zastanówmy się, ile jeszcze matek z dziećmi i starych bab musi zostać potrąconych na pasach, żeby tego typu chwasty wypleść z naszego społeczeństwa. A teraz sport. Wiadomości sportowe! Polska mistrzem Polski, 10 raz z rzędu, a wszystko dzięki wizycie prezesa w szatni. A teraz przechodzimy do pogody. Proszę Państwa, padać będzie wyłącznie na obszarach, na których większość uzyskała koalicja obywatelska. Będzie to deszcz krwi. A oprócz tego oczywiście pomór pierworodny. Dobra, Jacek Kurski mode off. Mam nadzieję, że Stanowski nie będzie oglądał to, co nakręciliśmy. To teraz machnij ręką jedną i drugą. A teraz tak rób. A po co ja to robię? Nie, nie, to tak tylko robimy. Nie, 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 to nic, nie. I believe I can fly. Okej, dowcipaski na bok, bo teraz tak na serio. TVP robi z niego właściwie ludobójcę i zbrodniarza jak Miloszewicz. Jechał 107 km na godzinę w terenie zabudowanym. Dlaczego Donald Tusk nie przeprosił mieszkańców Wiśniewa za narażenie na niebezpieczeństwo? Jednocześnie cierpiąc na zajebistą amnezję względem rządowych kolumn Beaty Szydło czy Antoniego Macierewicza. Nie widziałem, nie, nie słyszałem. A z kolei koalicja nagle zamienia się w konfederację. No ej, każdy tak jeździ. Niech pierwszy potrąci babę na pasach, kto nigdy nie przekroczył prędkości w terenie zabudowanym. No dajcie spokój człowiekowi, nie można ograniczać czyjejś wolności. A najlepsze jest to, że Tusk zamiast się wykręcać, zamiast mataczyć, zasłaniać się czymś, przyjął ten mandat, napisał o tym nawet na swoich social mediach i wyjebane. Słuchajcie, to tylko trzy miechy, ktoś go na pewno powozi. I wtedy będzie można powiedzieć, ej Donald, dobrze ci się powozi. A zawsze mógł powiedzieć, że matka siedzi z tyłu. A gdyby tutaj staruszka przychodziła, a tego domu by jeszcze wczoraj nie było, a dzisiaj już był, to wy byście staruszkę przejechali, tak? A to być może wasza matka! Aha. A to przepraszam, panie Donaldzie, szerokiej drogi. Co? Matka siedzi z tyłu. Nie, nie żyje od 12 lat. Martwi rodzice to zawsze dobry argument do wykorzystywania w dyskusji. Martwi rodzice to zawsze jest dobra pozycja do wykorzystywania w dyskusji, bo... Co ty tu robisz? Nie, nie, co ty tu robisz? Nagrywam odcinek, mówię o... Martwych rodzicach, czyli znowu... Ale nie o twoich! Stary, skończ już to, proszę cię, bo już mi to naprawdę zaczyna powoli... Ale Seba, to...
Przecież... Nie, dobrze wiesz o tym, żeśmy już wyczerpali temat i kurwa wspominanie znowu o śmierci mojego ojca jest po prostu dobra żartowa. Jaki dowcip! Należy się nabrać po raz kolejny. Tak. W ostatnim odcinku mówiliśmy wam, że pieniądze z AdSense pójdą na fundację walki z rakiem. I tak też się dzieje, moi drodzy. Z AdSense udało się uzbierać około $1000, to jest mniej więcej 4000 zł. I tak jak obiecywałem z wywiadu i z... Wywiad w ogóle dostał 18+, ale już zrobiło tam 280 tysięcy wyświetleń. Natomiast obiecywałem, że te pieniądze pójdą na fundację Rock'n'Roll i dokładnie tak robimy. Przelewamy 4000 plus dodajemy 4000 od siebie, tak jak też obiecywaliśmy. Mam nadzieję, że akcja wam się podobała. Tak się kaszle. No właśnie, tak się kaszle przy raku. I przy paleniu. Na razie. Siema. Jeżeli podobała ci się ta akcja i bawiłeś się super przednio, to bardzo mnie to cieszy. I pamiętaj, że zawsze ty możesz też w jakiś sposób mi pomóc, wspierając ten kanał. Bo AdSense AdSense'em, ale wsparcie od widzów bardzo procentuje, jeżeli chodzi o YouTube. YouTube bardzo lubi, jeżeli widzowie wspierają dany kanał. Tym bardziej, że zarówno wartość paczki fajek, mimo zapierdalającej inflacji, masz co miesiąc nową, świeżutką kurwturę. I ona jest specjalnie dla ciebie i tych kurwtur już jest chyba z 30 i tak. Od razu odpowiadam na pytanie, można je oglądać wstecz. A ja po prostu potrzebuję tej kasy, żeby mieć na kampanię polityczną, zostać chociażby, nie wiem, premierem, by móc się rozpierdalać samochodami jak Donald. Teraz myślę, że co innego wybrzmiewałoby z legendarnej piosenki Sokoła i Pono. Für Deutschland. Und für dich, meine Liebe, diesen unglaublichen Überraschung oder Überraschungen unglaublich, wie ist aus der Arschloch, Episoden 125. Trochę improwizowałem z tym niemieckim. Ciekawe, co na to Stanowski. Otóż tak, patrząc geopolitycznie, to uważam, że Niemcy... Nie na początku programu, bo będzie demonetyzacja. Tak, to specjalnie dla Donalda, którego matka nie siedziała z tyłu. Za to z tyłu, z przodu i z boku w celi będzie siedzieć matka Daniela Magicala. Gocha. Jakich my ciekawych czasów dożyliśmy, że youtuberzy, którzy byli tak popularni 4 lata temu, którzy byli w piku, teraz pikują kurwa bezpośrednio do paki. Powiem drogą, zawsze jak słyszę do paki, to mam w głowie dupaki. I od razu wyobrażam sobie piosenkę. Dupaki. Żaden to churkacz, ani nijaki. Dupaki. Fajne chłopaki, mają kołpaki. Dupaki tymczasem. Wracając jednak do youtuberów za kratkami. Mamy okiem kosmetologa, który jest takim kosmetologiem jak mama ginekologiem. Jeżeli będziecie w ciąży, albo wasze partnerki będą w ciąży. No to jest na pewno bardzo zdrowe. Mamy kamerzystę, który już wyszedł i napisze książkę o tym. Jestem aktualnie w trakcie pisania mojej książki, którą zacząłem w zakładzie karnym. I mamy Daniela Magicala wraz z jego matką Gochą, który mimo sądowego zakazu dalej streamował w sieci i się udzielał. Wierzcie w siebie, wierzcie w marzenia, się nie poddawajcie! A przez to zawiasy, które mieli, zostały wyłamane i idą do więzienia na rok. No szkoda, ale... Kiedyś może się spotkamy. Chociaż ja już nie wiem, o co tutaj dokładnie chodzi, bo widziałem, że był na gali Alkomaster. Powiem tak, to mija porządek. Boli twój palec, nie? Mija palec, nie dał. Ale chodzi niby o to, że nie udało mu się powstrzymać przed streamowaniem. Serio, naprawdę nie da się żyć bez tych social mediów? Co? Nie sięgaj po telefon podczas jazdy. Musiałem zerknąć tylko. Ej! Bo obetnę ci rękę. Tak, jasne. I co kurwa? Ostrzegałem? A on jak jest taki magical, to niech zniknie się z tego więzienia. Nie! Yeah. A może właśnie nie? Może w tym więzieniu pozna jakiegoś kamrata, z którym przeżyje najpiękniejszą, najwspanialszą przygodę aż do końca życia? Tak! Ja bardzo jestem zainteresowany. Och tak, wyobraźcie sobie te wspólne patostreamy, zerowanie kociołka Menelixa i dźganie francuskim bagnetem matki. Wszedłeś tutaj, nawet nie pukając. Mogłem się pukać, 4 razy pukałem. Nie słyszymy, jest noc. A wszystko z najsłynniejszym jaszczurem Polskiej Rzeczypospolitej, Aleksandrem Jabłonowskim. No. Przynajmniej 3 miechy aresztu dostał Jabłonowski oraz jego kumpel Osadowski za szerzenie mowy nienawiści i antysemickie hasła. Pierdź wroga mojczyzny! A wszystko działo się w Kaliszu, więc tam zostali zatrzymani. 3 miesiące pierdla!
Skoro Jabłonowski został zatrzymany w Kaliszu, to na przyszłość będzie wolno mijał Kalisz. Albo nawet nie wolno właśnie. Do więźnia przyjechałem goły, ale z więźnia wychodzę obłowiony. Mam dziennicy. W każdym razie zawsze można mu przypomnieć i ostrzec go, mówiąc mu: to jadę, na razie. No, miłej podróży. Wolno mijaj Kalisz. Co ty powiedziałeś? Wolno mijaj Kalisz. A, wolno mijaj Kalisz. A, dobra, dzięki, na razie. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest... Nie uwierzycie. Nie uwierzycie. Nie uwierzycie kto. Na ósme urodziny programu z dupy, bo teraz właśnie są... Letty Shops. Ech, łezka się wokół kręci, kiedy przypomina sobie człowiek, kiedy miał 8 lat i dostawał prezenty. Wiecie, co kiedyś dostałem? Dostałem taki ogromny pojazd, który był mojej wielkości i był to pojazd G.I. Joe i nazywał się General. To był chyba największy skurwiel, jakiego można było w Polsce wtedy dostać, poza lotniskowcem G.I. Joe, ale jego nigdzie nie widziałem. Była tam armata, był helikopter, były dźwięki, były światła, były takie wieżyczki cztery, gdzie można było wsadzać te ludziki i one tam pu, 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 strzelały i były jeszcze takie odwracane wieżyczki i tam były rakietnice i tam też siedział ludzi i piu, 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 można było strzelać z rakiet. No po prostu najlepsza rzecz na świecie. To była Wigilia i ja wiedziałem, że ja go dostanę. Znaczy, byłem przekonany, bo powiedziałem rodzicom dużo wcześniej, co chcę i widziałem, że on był tam w takim sklepie, do którego chodziliśmy na tysiącleciu i potem go nagle nie było, jak im to powiedziałem. Ale wiecie, tak się dopytywałem, zaciekawiony. No i tata mi odpowiadał, że dostanę organki. Co oczywiście kwitowałem śmiechem, bo wiedziałem, że przecież dostanę ten pojazd, nie? No ale coś mi tu nie grało. Przyszła Wigilia... Przyszły prezenty i wiecie, co dostałem? Kurwa, organki. Takie widać, że stare, popsute, z jakimś ułamanym bokiem i niby się uśmiechałem, ale już tam w oczach zaczynał się płacz powoli. Stary to zobaczył, spojrzał na mnie i powiedział: It's a prank, bro! Son! No dobrze, może tak nie powiedział, ale powiedział: zobacz za kanapę, haha! Za kanapą był ten general, ten wielki pojazd i mi się tak kurwa głupio zrobiło, że nawet nie macie pojęcia. Wszyscy się pośmiali, a ja sobie pomyślałem, że jestem strasznie niewdzięcznym gnojem. I że to, co robię, że moje oczekiwania względem tego, że ktoś mi da kurwa coś za darmo i to będzie dokładnie to, co sobie wymarzyłem, a jeżeli nie, to się obrażę, było takie... obrzydziło mnie. Pomyślałem, że to, co robię i moje takie puste oczekiwania są chujowe. I naprawdę dało mi to lekcję pokory. I od tego czasu nie jestem fanem prezentów, dostawania prezentów, o czym Ola doskonale wie. Proszę, to dla ciebie. Prezent? No. Serio? No, święta są. Kurwa, ja ci nic nie kupiłem, nie? Zajebiście. I teraz, dzięki temu, że sponsorem tego odcinka jest Letty Shops, to ja sobie mogę kupić takich kurwa 5 generałów, jak je gdzieś oczywiście znajdę za własne pieniądze. Nikogo o nic się nie będę prosił. No dobra, ale zanim to nastąpi, to ja muszę wymyślić jakąś reklamę, jakoś przedstawić to Letty Shops, ich ofertę, którą mi wysłali. O Boże, znowu, to już jest kolejny raz. Co ja mam, znowu to samo robić? O nie, czy zaczynam panikować. Wymyślanie reklam to może być historia mrożąca krew we żyłach. Tej jesieni i trochę tej zimy doświadcz zimna chłodu, wiatru, mrozu i szarości. Influencera, który musi kolejny raz zmierzyć się z reklamą Letty Shops. Poczuj strach. O nie, to już było. To zrobił Mieciu. Dobra, inny. A to Dominik! Poczuj bezradność. Niestety, Tymon, będę ci musiał oddać te okienka życia. Nie, poczuj nadzieję. I co ja mam powiedzieć, że rejestrując się na Letty Shops i wydając 10 zł w sklepie współpracującym z Letty Shops, można wygrać wycieczkę na Malediwy? Jak ja nawet samolotem nie latam. Zobacz, co zrobić, kiedy masz tylko 10 zł i chcesz polecieć na Malediwy. O, Rajuśku, jak pięknie jest na tych Malediwach! O Boże, o kurcze! Aż chcę się zaśpiewać. Letty Shops, Letty Shops, na Malediwy hops, hops, hops. Letty Shops, Letty... Malediwy zadychę już na kanale. W roli głównej człowiek warga
Migriński. A jeżeli wy nie chcecie kombinować tak jak ja, nic prostszego. Rejestrujecie się na Leti Shops, kupujecie coś za co najmniej 10 zł, wymyślacie slogan reklamowy, na przykład właśnie Leti Shops na Malediwy, hops, hops, hops. Znaczy tego już nie możecie wymyślić, bo ja go wymyśliłem. I czekacie na wyniki konkursu, oprócz tego są inne nagrody, ale wiadomo, że Malediwy to Malediwy. Malediwy, Malediwy, a tam same piękne, wielkie dziwy. Znaczy w sensie otoczenie jest tam tak piękne pewnie. A skoro już o różnych pięknych dziwach tego świata wspominamy... Idziemy do Maksymala dziwki? Kochani... Tragedia. Już nie wydzwonisz więcej kurwy z Roxy. Już nie przyjedzie do ciebie niestety. Już koniec z podróżami służbowymi i tłumaczeniem żonie. Wiesz kochani, chłopaki poszli do pubu. Ja się jakoś tak słabiej czuję. To zostanę w hotelu. No, też cię kocham, papa. Przypomniała mi się pewna histeryjka. Innymi słowy, zamknęli Roxę. I teraz już nie odpowiesz kulturalnie na pytanie. No i co tam słychać? Stare kurwy nie chcą zdychać. Bo niestety zdechną. Jak pani zarabia na życie? Daję. Co pani daje? Z dupy to przy tym wszystkim tak naprawdę mała diwa, bo skończyła dopiero 8 lat. Kurwa, gdyby była człowiekiem, to bym właśnie ją odprowadzał w tej chwili do trzeciej klasy. Kochani, teraz trochę wzruszenia, bo mamy nie dość, że 8 lat za sobą, to jeszcze jest to odcinek numer 125, czyli... Jest to 1/8000. Tak, to trochę jak z tymi kolesiami, co to dają dupie kwiaty z jakichś pojebanych okazji. Okej, to na 13. tygodnicę kupię jej kolczyki, a z racji tego, że zrobiliśmy razem okrągłe 697 010 kroków, wezmę ją do restauracji. Ale jednak, mimo wszystko teraz tak poważnie chciałem wam wszystkim podziękować, bo to jednak jest 8 lat mojego życia. To nie jest jakoś gigantycznie w skali mojej, ale być może w waszej skali, kiedy macie w tej chwili, załóżmy, nie wiem, tych lat 20, to są to 2/5 waszego życia. I teraz będą wspominki starego pierdziela, uwaga. Pamiętam 8 lat temu. Dobra, nie będę tak mówił, bo zedrę swoje gardło. Pamiętam 8 lat temu, kiedy wypuszczałem po raz pierwszy ten materiał. Tymon, który miał wtedy lat 4, leżał chory u mnie w pracy, bo musiałem montować Puk Puk To My, w Vivie siedziałem i montowałem, i on leżał pod moją kurtką, bo miał gorączkę i oglądał Świnkę Pepe. Pepe, oczywiście, że Pepe. Padujcie towar do sama, zanim wlezie w dywan! A ja wtedy skończyłem akurat przeglądać materiał do Puk Puk To My i tak się zastanawiałem, mam zmontowany ten materiał do z dupy. Wrzucać to, czy nie? A, jebać. Cześć. Oglądacie program z dupy. I tak oto wypuściłem ten słynny pierwszy odcinek na tej scenerii, która już się troszeczkę zmieniła, gdzie troszeczkę też inaczej mówiłem, bo bałem się, że sąsiad usłyszy. Nie zabrakło z nami hipstera Andrzeja. Boże, jaki kurwa mainstream. I co? Jebło! Szczerze mówiąc, się tego nie spodziewałem, bo myślałem, że będzie trochę jak z blogiem, którego prowadziłem wcześniej. Tosty! Czyli, że będzie garstka ludzi, którym się to będzie bardzo podobało, ale będzie to nieliczna grupa. Okazało się, że jest ich trochę więcej, i więcej, i więcej. Zresztą pierwszy odcinek po tygodniu zobaczyło tyle osób. Tylu widzów. A w tej chwili jest ich już ponad 1 000 000. Teraz, po tych 8 latach, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Niby dalej piwnica, niby nic się nie zmieniło, natomiast ja czuję gdzieś tam podskórnie, że cały czas coś robię inaczej, że zmieniam się, że mimo że wracam do tej piwnicy i czasami te odcinki są podobne do siebie, czasami są kompletnie niepodobne, to jednak gdzieś tam ewoluuje to. Nie jest to rewolucja, nie jest to nagłe rozjebanie kurwa całego systemu i odwrócenie plecaka do góry nogami, jak się robiło kiedyś dzieciakom. Ale jednak jest to, co po prostu kurwa kocham robić. Od 5 lat jest też kanał Przegryw, od 4 lat jest kanał Mission, od 2 jest kanał Ty Monster, od niecałego roku są papiery rozwodowe. Było jeszcze co się stało, które niestety upadło, a szkoda, i był Go Go Gosku, czyli wpierdalanie z Goskiem, między innymi. Jest oczywiście z mojej strony, jak zawsze, narzekanie na algorytm, jest jakieś ukrywanie filmów przez YouTube'a. Pewnie jasne, że niektórzy po prostu już tego nie oglądają, bo oglądają coś innego, bo to jest całkowicie normalne. Tylko wiadomo, że algorytm tak działa, o czym już tłumaczyłem w 2 filmach o algorytmie, że jeżeli jest tych ludzi 1,5 bańki na kanale, prawie 1,5 bańki na kanale, to kiedy film jest oglądany przez 100 000 osób,
to potem następny jest coraz gorzej oglądany i coraz gorzej, coraz gorzej. I tak to wygląda. Na to wpływają przeróżne czynniki. Taka kolej rzeczy i szczerze mówiąc, jestem z tym pogodzony, mimo że czasami czuję taką jakąś niesprawiedliwość i takie wkurwienie, to jednak dochodzę do wniosku, że kurwa spokojnie, poczekajmy. Wiem, że miłość oraz praca, którą w to wkładam, kiedyś po prostu zaowocuje i zaprocentuje. Póki mogę chociaż kilku osobom poprawić humor, póki mogę kogoś wyciągnąć z dołka, w jakiś sposób wpłynąć pozytywnie na jego depresję, kiedy mogę komuś coś doradzić i być może dać do myślenia, będę to robił dalej. Nie twierdzę, że tylko w takiej formie. Zatem te zaśpiewanie 100 lat powinno, szczerze mówiąc, być dla was. Bo mimo najszczerszych chęci i indywidualizmu płynącego z bycia twórcą, to twórca bez widzów to po prostu... O Jezus, to dla mnie i naprawdę dziękuję z okazji 8 urodzin. Naprawdę, nie trzeba... Nie dla ciebie. Jak to? Dla kogo? Zawsze sobie kupuję tort, jak obrażę jakąś durną babę. To czemu masz 8 świeczek? Bo to 8 w tym miesiącu. Ach, pozostaje tylko jedno. Proszę. Co proszę? Prosiłem o tenis w porcie! Jak się nie zna słów, może dojść do różnych nieporozumień, dlatego bardzo dobrze jest znać słowa. A najważniejsze słowa to są te młodzieżowe. Ruszył konkurs na młodzieżowe słowo roku, a właściwie kiedy wypuszczam ten materiał, to ten konkurs już się skończył. Przypomnę tylko, co wygrywało w poprzednich latach. W 2017 XD. Kiedy spotykają mnie sytuacje stresowe, myślę sobie XD. W 2018 dzban. O kurwa, co za dzban, nie mogę. W 2019 alternatywka. Dziutoru! W 2020 w finale były słowa Sasin oraz Julka, ale stwierdzono, że są zbyt nacechowane politycznie, więc po prostu konkurs nie został rozstrzygnięty. Bardzo dobre wystąpienie, tylko miejsce nie to. Dziwne, bo XD i dzban, patrząc na naszych polityków, to kurwa te słowa pasują jak ulał, więc są jeszcze mocniej nacechowane. Obu rodzica, dziewica, Bogiem sławiona. W ogóle zawsze rozpierdalało mnie to, że coś jest młodzieżowym słowem. To tak jak kiedyś na zabawkach było, że do, załóżmy, 14 roku życia, czyli co, jak masz już kurwa 15, to ci kurwa skiśnie ręka, kurwa, jak tego dotkniesz. A wiecie, kto te młodzieżowe słowa ustala? Tak, najczęściej starzy ludzie. To w sumie podobna sprawa jak księża, którzy zajmują się seksualnością kobiet, zaglądając im do cip. Panie, idź pan w chuj. Trochę przypomina to case Steve'a Buscemiego. How do you do, fellow kids? What? Co tam? Jak tam, młodzieżowe dzieciaku? Mrozi, nie? Kręciuwa, elo, bumerze. Kurwa. Taki obraz nasz, a teraz zerknijmy, jakie słowa były nominowane. Baza, boomer, cringe, essa, easy, foliarz, gituwa, AMO, koks, mrozi, naura, oddaję pokczamp, rel, shish, sus, 60, śpiulkolot, twoja stara, zodiakara. Ach, wybór jak zbrodnia i kara. W ogóle mam wrażenie, że twoja stara jest nieśmiertelna i nawet jeżeli ludzkość wyginie, to kurwa kosmici, którzy zajmą nasze misje albo którzy przylecą na Ziemię, żeby zobaczyć ten skansen, co to było, to będą tak mówili. Dobra, chłopaki, sprawdzę, o czym on myśli. O kurwa, no i o czym on myśli? O twojej starej! Nie, o twojej starej! Nie, o twojej starej! Nie, o twojej starej! W ogóle tak jak PZ robił swój slang, to do młodzieżowego słowa roku przydałby się jakiś przewodnik. Siema, boomer wchodzi w ten beat, jest cringe. Tekst tak mrozi, że na bazie będzie lincz. Nie licz, że to będzie easy. Niech ja skonam, jesteś taki sas, że chyba 60 albo foliarz. Sheesh, co za pokczamp, tekst ten oddaje. Na to wygląda essa morda. Higi tuwa dla koksa, AMO spadaj, do śpiulkolotu pospać. Total rel, twoja stara, to cel młodzieżowa się być stara. Ale chyba kurwa nie, każdy dobrze wie, że to stara zodiakara, no to naura, 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 naura! To ja bym jeszcze zaapelował do wpisania tego młodzieżowego słowa roku krużganek oświaty. Czy będziemy narodem i państwem silnym, gotowym nieść krużganek oświaty? Tak, kochani, to oczywiście Robert Bąkiewicz podczas Marszu Niepodległości. Wiadomo, że wielcy ludzie robią wielkie pojęciowe błędy. Nas nie przekonają, że białe jest białe,
a czarne jest czarne. To jak można prostytutkę zgwałcić? No, inny niż wszystkie inne. To trochę jak zamiast... Kochanie, podałabyś mi sól? A, jasne, już. Mówisz? Zmarnowałem przez ciebie pół życia, ty szmaciuro. I wiecie, pomyłki językowe to jedno, ale jak ktoś nie rozumie przysłów, to musi być tam gęste pod czachą. Jak chociażby u Janusza Kowalskiego. A kto grozi posłom nożem? No, na przykład profesor Horban. W jaki sposób? No przecież mi groził nożem i pani Siarkowskiej. Nie. Otóż Janusz ostatnio poskarżył się, że profesor Horban groził mu nożem, bo, i tutaj sparafrazuję, Horban powiedział, że jak słyszy Janusza Kowalskiego, to mu się nóż w kieszeni otwiera. Mu się nóż i chętnie by tego noża użył. A nie, no chwilę, no panie proszę. I chętnie by tego noża użył. Znaczy, słuchajcie, może to jest prawda, może Horban nosi w kieszeni jakiegoś motylka i kto wie, co mu kiedyś po prostu odpierdoli. Ale oczywiście jest to dosyć znana metafora. Dlatego na wszelki wypadek, jakbyście jechali kiedyś, no nie wiem, może by się tak zdarzyło dorożką razem z Januszem Kowalskim i ze swoją dziewczyną, to nigdy nie mówcie baba z wozu koniom lżej. Koniom lżej za to na pewno w Dubaju, bo już od jakiegoś czasu nie jeżdżą tam celebrytki z Polski, które, jakby to powiedzieć, gdyby były w McDonaldzie, to by wybrały chocolate shake'a. Czyli dosłownie z dupy na tors. Marysia Sadowska wraz z Dodą postanowiły pobić 365 dni. Pod względem chujowatości. Jasne, jak damy, a jak nie damy, to się nie bawimy! I patrząc na recenzję, udało im się jak się masz. Idziemy stąd, natychmiast. Proszę pani, tylko spokojnie. Co nie zmienia faktu, że film okazał się sukcesem i największym otwarciem polskim w 2021 roku. I tylko Friz, gdyby miał złamanie otwarcie kości piszczelowej, to by było największe wtedy otwarcie 2021. Chyba trzeba będzie zrobić 3 recenzje albo i parodię Chłopaki z Dupaju. To moje Chłopaki z Dupaju. Mateusz, Lolo i młody Mati. Pójdziesz siedzieć. Ty kurwa pójdziesz siedzieć, już zapierdalaj na montaż. I teraz uwaga, ciężkie zadanie i zagwozdka dla wszystkich feministek. Czy bronić tego filmu, czy jednak nie bardzo? Bo niby wiadomo, że jednak girl power, ale z drugiej strony mimo wszystko powielanie stereotypów i uprzedmiatawianie jak u Wegi. Muszę cię pocałować. 2000. Ja niestety nie mogę tego spróbować, bo jestem weganką. Ciekawe, co na to powiedziałby Stanowski. Ha, według mnie feministki to powinny przede wszystkim... Nie, jeszcze, to jeszcze nie ten czas. Do Dubaju nie musi za to lecieć Małgorzata Godlewska. Tak, ta co śpiewa. Pójdźmy wszyscy do stajenki. Ale też ta, co przebiera się za seksowną pielęgniarkę. Nie oszukujmy się, ale mężczyźni są cyrkowcami. No i zwracają na to uwagę. Otóż okazało się, że to nie jest tylko przebranie. Ona naprawdę pracuje w szpitalu i jest pielęgniarką. I kurwa dostała odznaczenie od ministra zdrowia za pomoc w walce z pandemią. Za pracę po 400-500 godzin w skali miesiąca w tych najbardziej intensywnych miesiącach pandemii. I teraz tak serio, kurwa chylę czoła. Tym bardziej w dobie gal typu Alkomaster, gdzie te wszystkie pato-influencerki, te celebrytki, niby celebrytki biorą w tym udział i kurwa doprowadzają się do najgorszego stanu, a niektóre lądują potem w szpitalach. Zawody w nie pochoruj się na stół. I w sumie jak tak się zastanawia, jedyna osoba, która piła na YouTubie tak otwarcie i była naprawdę spoko, to był Apetor. Norwek, który robił różne pojebane rzeczy, czy to w przerębli, czy w wannie pełnej kurwa lodu zmieszanego z wodą, czy gdziekolwiek, oczywiście najczęściej po alkoholu, a niejednokrotnie po polskiej wódce. Więc od razu domyślacie się, jak Polacy zareagowali, kiedy go odkryli, nie? No kurwa, jakby słyszeli Mazurka Dąbrowskiego. To trochę jak z pałowaniem się, że Piotr Adamczyk zagrał łysego drechola w Hawkeye'u od Disneya. We kidnapped you, rozumiesz? You are our hostage now, rozumiesz to? I mamy Polaka kurwa w MCU. Come on, throw another one! Zobaczyło go w chuj ludzi i na pewno dzięki temu w Polsce inflacja spadnie. A ja jestem z was dumny, bo ostatni film zobaczyło tyle osób! A wiecie, ile osób go znielubiło? Ha! Nie wiecie, a ja wiem. Jak to nagrywam, ma to 15469 lajków i 390 dislajków. Niestety, kochani, wy teraz nie będziecie mogli sprawdzać dislajków, ja też zresztą nie będę mógł sprawdzać na innych kanałach, bo dislajki znikają z YouTube'a. Znaczy, dislike, przycisk zostaje, natomiast nie będzie już się pojawiała liczba, ile osób kliknęło
w tego dislike'a. Co moim zdaniem z jednej strony jest okej, bo ludzie przez to nie będą czuli się zmotywowani do tego, żeby rajdować kogoś, żeby mu dojebać tymi dislike'ami. A mój dziś, śpiewaj piosenkę o góralu. Ale z drugiej nic w naturze nie ginie, więc to wszystko przerzuci się na sekcję komentarzy. Więc niby teraz już te dislike'i nie będą demotywowały twórców, aczkolwiek dalej będą ich demotywowały, bo oni będą to widzieli, kurwa, w YouTube Creator Studio. Więc może być totalnie na odwrót. Wypowiedział się też na ten temat współtwórca YouTube pod pierwszym filmem, który kiedykolwiek został wgrany na YouTube'a. Alright, so here we are, one of the elephants. I zrobił to zmieniając opis tego filmu. Wpis jest długi i generalnie mówi, że nie podoba mu się ta funkcja i uważa, że ona jest absolutnie niepotrzebna. I kwituje to słowami: w biznesie jest tak, że jest jedna ważniejsza rzecz od zrób to lepiej. Nie spierdol tego. A oni spierdolili. No i teraz człowiek nie wie, czy ktoś go kurwa lubi, czy nie. Pojebane. No ale tak powiedz szczerze, to lubisz mnie, czy nie? Lubisz? Lubisz mnie? Nie, nie lubisz. Lubisz? Kurwa, teraz nie wiem, co mam myśleć. Ciężko też powiedzieć, ile osób ostatnio znielubiło ostatnią reklamę, a właściwie próbę reklamy sklepu X.com. Ale możemy to sobie przeanalizować za pomocą reklamy z dupy! Albo też nie możemy, bo reklama została usunięta właściwie zewsząd. Co ciekawe, to nawet nie była reklama, a trailer reklamy. Chodziło oczywiście o film Czarny Piątek, który miał idealnie wlecieć w czwartkowy wieczór, żeby być gotowy na te wszystkie promocje Black Friday'owe. W sumie nie byłoby tam nic dziwnego, bo w tym filmie udział brali influencerzy, którzy brali udział w akcji promocyjnej. Influencerzy tacy jak chociażby Ziemniak albo Kinga Kujawska. Wszystko było kręcone jak horror, taki, no wiecie, tani, takie klisze, lalki zwisające z... Też kiedyś coś robiliśmy podobnego 2 lata temu dla Philipsa. Ej, jesteś do żarcia? Jak zwykle pusta lodówka. Mamy więc, bo ja widziałem ten trailer, więc mogę wam powiedzieć. Mamy tam typową budżetówkę, mamy klasyczny, horrorowy filtr, żeby to wszystko wyglądało jak takie ciemno-niebieskie. Mamy to jakieś nagłe zachuśnięcie się amerykańskimi slasherami, dzięki któremu powstały takie rzeczy jak W lesie dziś nie zaśnie nikt, 1 i 2. A ja też mam taką siłę. No nie mogę, kurwa! I tak jak mówię, spoko, promocja, nic złego by w tym nie było. Gdyby nie jedna rzecz. Kapela. Gra tam kapela. Jaś, kapela. Ja pierdolę, Jasiu, no nie wierzę, dobra. Nie dość, że gra, to ponoć napisał scenariusz i jest reżyserem całego przedsięwzięcia. No to przedsięwzięło się to i wyjebało na głupi ryj. Ludzie w necie po prostu zwariowali. X.com dostawał realne pogróżki. Ludzie mówili, że odchodzą od X.com na rzecz innych sklepów. Zupełnie taka sama sytuacja jak w Playu, kiedy Barbara Kurdejsza tam przypierdoliła tekst o Straży Granicznej. To kurwa, to źle, kurwa, przepraszam go, kurwa. No i dopiero zaczął się wtedy prawdziwy horror marketingowy. I ciężko przez to, tak szczerze mówiąc, ocenić tę reklamę, bo nigdy nie wyszła. A trailer po prostu zniknął z sieci. Widziałem go i była to na pewno mniej cringe'owa reklama niż chociażby ta Frugo z Piotrem Żyłą. Odskocznij, odskocznij, jak rapuję do bitu. Wiesz, Frugo i odleć, to działa, bez kitu. Ech, kiedy wy się nauczycie? Pewnie nigdy. My sobie tak śmieszkujemy w tej bańce i narzekamy, ale dla ludzi, którzy nie słuchają rapu i którzy są starsi, to co tam Piotr Żyła nawija, to równie dobrze można było im puścić matę i powiedzą, że to jest to samo. To czaj, że to Ikar na piórach z woskiem. Zaczął te loty i tak ruszył z koksem. No i dobra, no i co dalej z tym X.comem? Ano to, że X.com wyjebał reklamę, odciął się od wszystkiego i wydał oświadczenie, że ich interesy i ich poglądy są sprzeczne z tym, co prezentuje Jaś Kapela. Nagle są sprzeczne, nagle są inne po tym, jak oni sami mu zaproponowali. To nie jest tak, że Jaś Kapela do nich przyszedł i powiedział: ej, hej X.com, chcę wam coś zrobić, mega mam pomysł, nie? Tylko oni do niego przyszli i powiedzieli: ej, napisz scenariusz, wyreżyseruj to i zagraj, bo mamy podobne poczucie humoru. Ziomek. Jesteśmy debilami i ty, i ja, i tam. I nagle jorgnęli się, kiedy coś się zesrało. Szczerze, według mojej opinii, chcieli, żeby było kontrowersyjnie, ale nie spodziewali się, że będzie aż tak kontrowersyjnie. Znaczy, tak generalnie, to nie był zły pomysł. Też podczas Black Friday w kilku briefach wysyłałem propozycję trailera horrorowego, bo to zawsze fajnie wygląda. I można to bardzo łatwo zrobić. I teoretycznie można do tego wziąć takiego Jasia Kapelę, zrobić z niego antagonistę, jakiegoś głównego złola, który dostaje po dupie, bo on może nawet zajebiście zagrać, no kurwa. Czemu czyjś światopogląd albo czyjeś czyny mają rzutować na jego pracę aktorską? A, przepraszam, Kevin Spacey. And you trusted me,
even though you knew you shouldn't. Niestety internet nie dał temu szans, więc w sumie sami do końca nie wiemy, w co napierdalamy. Znaczy ja się też nie dziwię, że ludzie nie dali szans, bo go kurwa po prostu nie lubią za jego poglądy, a XCOM nie jest na tyle konsekwentny, żeby jednak to pociągnąć. Na pewno horror to w tej chwili musi przychodzić typ, co do tego Kapeli napisał. To na pewno będzie dobry pomysł. Jaś Kapela, małpa Lenin, żywy.pl. Tej zimy zobacz horror gościa, który przekonał firmę, że Jaś Kapela w reklamie będzie super. Co ja zrobiłem? Niektórzy odpowiadają za swoje czyny, niektórzy podkulają ogon, ale nie Alan. Alan, raper, który potrącił jakiś czas temu pod centrum handlowym jakiegoś typa. Chciałeś być taki wielki, a nie dorastasz do chuja. Wow! O kurwa! Nie dość, że nie wypierał, że nie zaprzeczył, to jeszcze napisał, że zrobił to specjalnie, bo gość zasłużył. I to jest kurwa rap, a nie jakieś jebane disco polo. Po całym zdarzeniu koledzy poszkodowanego ponoć skopali Alana auto. I tak się powinno rozwiązywać konflikty. No i gdzie jesteśmy? No pojechaliśmy tam, gdzie chciałeś. Mieliśmy pojechać w lewo. Nie mieliśmy pojechać w prawo, ty mówiłeś, że w lewo mamy jechać. No w lewo mieliśmy pojechać i pojechaliśmy... No kurwa mówię, że w lewo, ja pierdolę! No serio, naprawdę! Pojechać. Dobra, dobra, wiesz co, masz rację. Ej, kurczę, co tam jest przed moim samochodem? Mógłbyś wyjść na chwilę zobaczyć? Czekaj, zamknij drzwi. Bo zimno leci. Tam. Nie, popatrz, tam, schyl się. Musisz się schylić tam. Tak? Tak, no, zobacz, co tam jest. Normalnie Carmageddon w prawdziwym życiu. Ech, to by się oglądało. Sorry. Skoro ogląda się Alcomaster albo Squid Game w prawdziwym życiu... I recreated every single set from Squid Game in real life. Tak jak zrobił Mr. Beast i zrobił w 4 dni ponad 100 milionów wyświetleń. Do or die for most of these people. To chyba więcej niż w tym samym czasie zrobiło samo Squid Game. Powinien dostać swój własny serwis. Tak jak zespół ABBA. Polskie Radio uruchomiło specjalny kanał ABBA Non-Stop. Co? Gdzie uwaga, nie zgadniecie. Non-stop leci ABBA. Serio. Anegdotki, wywiady, historie, piosenki. Jesteście pewni, że to nie jest stacja do torturowania więźniów, którzy są przesłuchiwani? Nie chcesz gadać? I powiem ci złoto. Zostawiam cię z tą muzyką. Nie. O nie. Nie, tylko nie ABBA non-stop! Dobra, powiem! Schowałem w dupie! A skoro już przy ABBie jesteśmy... Pater Noster... Nie, spokojnie, nie będziemy śpiewać ABBA Pater, ani Barki, okej? Okay? Tylko zanurkujemy w historię roku 1975. Przerobiliśmy już wszystko, co działo się w 2005, w 95 i w 85 oraz wszystko, co było wyżej. No to nadszedł czas na cofnięcie zegarków o 10 lat i... Kalendarium! Cześć, w roku 75 jeszcze przez 7 lat nie było mnie na świecie, ale jak to mam w zwyczaju, chętnie się wypowiem, zwłaszcza jeśli się nie znam. Więc nie znam się, ale się wypowiem. Andrzej Wajda też nie żył w XIX wieku, a jednak obiecał i zrobił Ziemię Obiecaną. Która to Ziemia Obiecana udowodniła nam, że potrafimy czasem zrobić lepszy film niż Dziewczyny z Dubaju. A Kalina Jędrusik, ta to dopiero pokazała, jak zajmować się koniem. Cicho! Bo do więzienia wsadzę za obelgi. Zupełnie jak w serialu Carino, który wszedł wówczas do telewizji i opowiadał o losach młodej pani weterynarz, w której ręce wpadł koń. Nie. Przejdź do następnego punktu. Wspominaliśmy też wcześniej o pewnym zespole i żeby się nikomu nie pojebało, ABBA wydała album, który i od przodu, i od tyłu czyta się tak samo, zupełnie jak nazwę grupy. Powstała w Polsce pierwsza pizzeria w Słupsku, a rok później urodził się Robert Biedroń i postanowił zostać prezydentem tego miasta, zapewne przez ciągnący się ser. Premierę miał serial 40-latek, czyli coś, co ja będę przeżywał za rok, o ile wariant Omikron na to pozwoli. Ruszyła produkcja Ferrari w Polsce. A nie, chodzi o inny samochód z silnikiem z tyłu.
W Tychach rozpoczęła się produkcja Fiata 126P. I od tego roku tym Fiatem mogłeś zapierdalać po Wisłostradzie, którą właśnie wtedy oddano do użytku. Monty Python mógł obrażać i Francuzów, i Anglików, i Kościół. Naraz powstał Monty Python i Święty Graal. Wiesz co, taki z ciebie dziennikarzyna jak z koziej pizdy akordeon. Wiesz co, twoja matka była chomikiem, a twój stary śmierdział z kisłymi jagodami. Pierdzę ogólnie w twoim kierunku. Mały gość znany z tego, że ma wąsa pod nosem, otrzymał tytuł szlachecki od królowej Elżbiety. Inny mały gość z wąsem pod nosem najprawdopodobniej wtedy nie otrzymał żadnego orderu, ale odpoczywał gdzieś na wakacjach w Chile czy w Argentynie. Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie. A my wiemy gdzie i wiemy kiedy. W Japonii miała premierę Pszczółka Maja. Tak? Bo to nie jest polska bajka. Bajką też nie jest świat według Bundy, który się zaczął, ale nie ten, co myślicie. Pierwszy raz aresztowano seryjnego mordercę Teda Bundy'ego. Wiele pań chciałoby być panią Bundy. Kobiety to lubią, jak coś jest małe i miękkie. Tak też pomyślało dwóch nerdów i że ta nazwa będzie niezłym pussy magnetem. Tymi dwoma ktośami byli Bill Gates i Paul Allen. A wielki i twardy Steve Harris założył w Londynie zespół Iron Maiden. Nikt nie jest jednak tak twardy jak ulubiona kurator oświaty z Małopolski Barbara Nowak. Powinna zmienić nazwisko na No Fuck, bo nie pierdoli się w tańcu. I zniechęca szkoły do chodzenia do teatru na dziady w reżyserii Marii Kleszewskiej. Bo to antypolskie, antyrządowe dzieło. Aha, czyli wychodzi na to, że jesteśmy pod zaborami i rządzi nami car. Za cara i za Putina. Ura, 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 ura. Tak. Ech, niech będzie. Już w 68 mieliśmy podobną sytuację. Oj, Barbara chyba polubiłaby się z towarzyszem Gomułką. Próba wykorzystania poezji Mickiewicza zrodzonej z walki patriotycznej młodzieży przeciw carskiemu uciskowi. Można powiedzieć, że Nowak go plagiatuje, zupełnie jak Mata swoją ostatnią okładką. A właściwie Zuza Krajewska, która zrobiła zdjęcie jego okładki, która niby nie jest, a trochę jednak może być plagiatem. Pół Polski chce mnie pobić, pół Polski bije brawo. A właściwie inspiracją pochodzącą od argentyńskiej fotograf Reminy Ressi. Mata się nie wypowiedział na ten temat, za to Zuza zabrała głos, mówiąc, że absolutnie się tym nie inspirowała, w ogóle nawet nie wiedziała o takim zdjęciu. No to popatrzcie sami. Remina, Zuza, Remina, Zuza, Remina, Zuza, Remina, Zuza. Połączenia waszych sił, Remina, Zuza, powstaje ja, Remiza. A co robi Remiza? Wysyła wozy strażackie, żeby ugasiły pożar. Tak jak ostatnio Wini zgasił jednego peta. Dobra, przepraszam. Przepraszam, żart. Co to jest do k***y? Manekin. Tak, to ten z tego kanału pranksterskiego, najśmieszniejszego, co robił wesele bezdomnych. Jakiś nowy sposób? Zarąbiście, ludzie przychodzą, składają życzenia. No to tym razem postanowił wziąć manekina, udawał, że to kobieta i że on ją napierdala. Łukasz, mówię do ciebie, co jest? I nawinął się na Winiego. Czemu ty takie gówno od k***y? Ludzie zareagują. Krajewski prank, gówno, stary, co ty robisz? A nie mógł nawinąć się lepiej. I Wini powiedział dokładnie to, co całe społeczeństwo sądzi o tym prankserze i o prankach tego typu w ogóle. Pierwszy raz takie coś robię, pierwszy nie raz. Nie robisz, robisz takich gówien całą masę. To nie ty robisz jakieś części, ty jeszcze zrobiłeś jakieś gówniane pranki w frajerce. I za to Wini wielki szacun i propsik. A teraz, kochani, specjalnie dla was oferta świąteczna. Chcesz zostać zbluzgany przez Winiego? Proszę bardzo, wystarczy zadzwonić. Halo, Wini? Siema, no co tam? Mógłbyś mi złożyć życzenia? Stykać w tyle? Co? Słuchaj, ty nie pana podrubo Friza, nie p***lony k***a Juto k***a Atencjuszu, który k***a i tak wszystkich przynudza. Max k***a, co ty możesz osiągnąć, to już to co osiągnąłeś 3 lata temu. Wszystkiego najlepszego, wesołych świąt. Dziękuję ci bardzo. Trzymaj się. Tobie też. O Winim to będą kiedyś książki pisać. A wydawać je będzie Stanowski. No, dobra. Serio, mam wrażenie, że ten kanał sportowy to jakaś kurwa ukryta kryptoksięgarnia. Ty, przecież oni sprzedają więcej książek niż Jacek Dukaj. Też kiedyś wydam u nich książkę z moją karierą sportową. A tutaj dacie, jak chodziłem na koszykówkę, w Albie Chorzów nawet grałem, tu byście dali, jak tenisa tata mnie uczył,
tutaj... nie, tutaj jak na lekcję WF-u miałem. No, no tak, 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 to będę ja. O, a tutaj jak na Krav Magę chodziłem. Jak chodzisz na Krav Magę? No, pół roku. Krav Magę. Chłopaki mają nosa do biznesu, wiedzą co i jak, mają smykałkę i gdyby nie robili kanału sportowego, to mogliby robić jakikolwiek inny. Zresztą oto przykłady, jakby wyglądały. Kanał sortowy. Witajcie w kanale sortowym. Dzisiaj posegregujemy śmieci, a potem będą telefony do studia. Ale najpierw... Ej, ale co ty robisz? To do kolorowego szkła przecież idzie. Do kolorowego? Nie jestem rasistą. Już miałem za to sprawę. Kanał sportowy. Siemanko, kochani. Dzisiaj w kanale portowym gościem będzie Bosman Jarek. A oprócz tego powiemy, co oznacza 10 w skali Beauforta. Kurwa, znowu reklamujemy jakieś piwo? Tak. Kanał płodowy. Dzień dobry. Dobry. Kanał płodowy. Poproszę o dowód rejestracji ciąży. I proszę powiedzieć, kiedy był ostatni stosunek. I od razu, czy był orgazm. A nie ma pani, tak? To będzie 69 punktów karnych. Dobry dowcip? Otóż nie, to nie dowcip. Chociaż obrazek oczywiście hiperbolicznie wyolbrzymiony. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje projekt nowelizacji ustawy, dzięki której będzie można zarejestrować każdą ciążę. Będzie można. Każda ciąża musi zostać zarejestrowana przez lekarza. Co za tym idzie, rząd będzie wiedział, jeżeli będziesz w pierwszym tygodniu ciąży, drugim, trzecim, czy chuj wie którym i pójdziesz do lekarza. I jak ta ciąża gdzieś po drodze zniknie, no to ty też znikniesz, będziesz siedziała z kurwa mamą Daniela Magicala w celi. Tylko mama wróć, nie? No dobra. Wiecie do czego to tak naprawdę doprowadzi? Tego, że młode dziewczyny, które albo zaszły w ciążę, albo myślą, że są w ciąży, albo nie wiedzą, co się z nimi dzieje, będą się bały pójść się zbadać. I odbije się to na ich zdrowiu i pewnie też życiu. Kurwa, ja nie wiem, czy ci ludzie, którzy wymyślają te ustawy, mają córki? Ja nie mam, a potrafię się wczuć w taką chujową sytuację. No i zaczną się tajne komplety chirurgiczne. Mamy tu skrobak za jakieś 15-20 zł. Niby jesteśmy tacy postępowi, a takimi rzeczami wracamy do średniowiecza. Wiadomo też, że hiperpostępowość i hej do przodu nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Przekonała się o tym chociażby Sylwia Spurek, która rzuciła tekstem, że mięso powinno być zajebiście mocno opodatkowane. 20 marca to dzień bez mięsa. Jak wiecie, ja ten dzień obchodzę codziennie. Matrix is telling my brain that it is juicy. And delicious. I ja rozumiem chwalebne idee, ale to jest po prostu utopijne pierdolenie. I mówię to ja, osoba, która stara się mięsa nie jeść w ogóle. Ciekawe, co na ten temat twierdzi redaktor Stanowski. Ha! Otóż lewica, a przede wszystkim weganie... Nie. Krzysiek, będziemy się z tobą kontaktować w sprawie opinii, jak będzie ona niedemonetyzowana. Ten świat zmierza naraz w obie strony, w lewo i w prawo jednocześnie. I przez to nasze życia są trochę jak kończyny gościa rozrywanego przez konie. To jest coś, czego? Czego ty, człowieku, od nas chcesz? Nie będziesz występował w żadnym naszym hate parku. Zrobiliśmy wywiad, powiedzieliśmy ci. Idź sobie, czytaj te swoje durne komentarze. Dobra. 10851. Mówiłeś już o tym kiedyś w którymś odcinku z dupy. Jak zaczął się temat pach, to od razu w głowie miałem to, co właśnie teraz mówisz. Dziura w Matrixie. O nie. To ten moment. Moment, w którym powtarzasz się z dowcipem i nie pamiętasz go. Bo ja często powtarzam się z dowcipem, ale pamiętam o tym i robię to specjalnie. A tym razem nie mogłem sobie przypomnieć ni chuja. To już wiecie, ten moment, w którym... Słuchajcie, taka zajebista historia. Jak miałem 8 lat, tata obiecał, że kupi mi G.I. Joe Generała, taki pojazd, ale powiedział później, że tak naprawdę kupił mi organki. Ale też mówiłeś to. Daj mu skończyć. Ale już teraz to mówił. Ale zobacz, jak się cieszy, jak nie przeżywa. No i okazało się, że to były organki mi kupił naprawdę, ale tamtego też. Pora umierać. Zapewne, mój drogi, chodzi ci o sekwencję, w której mówiłem o goleniu pach. Ja gole pachy. Gole pachy, klatę. Być może tak, jak teraz sobie tak przypominam, to być może mówiłem o tym w odcinku numer 100, o którym już wspominałem dzisiaj. Co ty mi zrobiłeś? Który nie dość, że był setnym odcinkiem, to jeszcze był odcinkiem specjalnie na 6-lecie kanału. I tam rzeczywiście był fragment o goleniu, ale co ciekawe, cały odcinek właściwie składał się z powtarzanych żartów z poprzednich 99 odcinków. Żartów i skeczy, które robiliśmy na nowo. I to jest dopiero kurwa Matrix.
A skoro już przy tym jesteśmy, poprosiłem was na grupie Zdupynators o to, żebyście wypisali swoje ulubione skecze, ulubione momenty, ulubione fragmenty jakiegokolwiek z dupy. I polecimy sobie teraz w podróż przez wspomnienia. Oto momenty z wszystkich 8 lat, które wam najbardziej utkwiły w pamięci i które powtarzały się najczęściej. Oto wyliszczanka 15! Tak trochę bonusowo, bo tylko jedna osoba o tym wspomniała, a to jeden z moich ulubionych skeczy. Skecz o kibolach jako koneserach sztuki. Monet to stara kurwa, monet jebany jest, moneta trzeba pierdolić. To była PRAGA, czyli sztuka prawilności. Gdzieś? Za Dalim? Ty, łysy, mamy tu chyba jakąś surrealistę. 14! 14 miejsce na liście, ale jednak 12. Gorszy. Póki grosik dla Biedronia by bronił wciąż Słupska, a w następnej kadencji został prezydentem Słupska. Czyli parodia piosenki Kazika w tamtejszych obecnych standardach. 13! Gosku jako Jaruzelski. Co to ma wspólnego z naszą władzą? Aha, to już sami powiedzieliście. 15 lat. 13 miejsce idealne pod Jaruzelskiego, bo 13 grudnia. Jak tak patrzę teraz na to, to Gosku powinien zostać dyktatorem w Polsce. I bardzo dobrze. Nie myślimy. 12! Złoty obciąg. O Jezus, tam coś jest. Tam się coś świeci. Czy to jest złoty pociąg? Nic bardziej mylnego. To złoty obciąg. Nie! Nagrany nawet w dwóch wersjach. Jedna z samym Czarkiem, a w drugiej również z Robertem. To złoty pociąg? Nic bardziej mylnego. To złoty obciąg. Z podwójną lokomotywą. 11. Błękitny wieloryb. Przez niego musiałem się zesrać do wanny. A teraz zrób kupę. Nie no, chyba sobie żartujesz. Tego to na pewno nie zrobię. No dawaj kloca do wanny. Serio? Sraj, kurwa. 10. Podarunki dla Żydów. Specjalnie dla was zrobiłem te oto chusty. Jedwabne. Plus jeszcze, żeby nasza przyjaźń była mocniejsza. O, proszę, macie tutaj okłosie. Materiał jeden z moich ulubionych, bo jedwabny. Nie, bo leciał w TVP, kiedy byłem tam w pytaniu na śniadanie. 9. Klap, klask. Klap, klap, klask, 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 klask. Mam nadzieję, że ludzie tak zaczną klaskać kiedyś w najbliższym czasie. 8. Gosku, Gargamel i drama ze Smurfem. I ten Smurf, ważniak, tak wami manipuluje, że... Dam ci mordę, klakier! Następnym razem zastanów się, czy warto ranić drugiego Smurfa dla wyświetleń i subskrypcji. Dotyczyło to oczywiście dramy Wardęgi i Gargamela, no i w sumie w ten sposób wykrakaliśmy trochę Wardęgę w lesie. 7. Śmiejąca się ryba. Ciekawe, czy dalej żyje w akwarium w Genowie. Zrobiliśmy też jej ludzką wersję. 6. Mariusz, wypierdalaj. Nie podoba ci się w Polsce, to wypierdalaj. Mariusz, wypierdalaj. Partia z dupy. Lista numer 7, minus 3. Patrząc na to, co się dzieje w tym kraju, chyba będzie musiał wrócić. 5. Nie zesraj się. Dla ciebie tylko jedną radę. Nie zesraj się. Klasyczna odpowiedź na wszystkie bolączki tego świata, wszystkie bolączki ludzi. Miał to na urodzinowy odcinek czytać Tomasz Knapik, ale odmówił. Do cyrku się kurwa nadajesz, a nie kurwa do rapu. A potem zmarł. Dziwnym trafem. 4. Drop the dziady! Drop the dziady! Czyli dubstepy akermańskie, mój właściwie pierwszy numer, który zrobiłem i który był takim humorystycznym czymś, a co czasami cytujecie na maturach. 3. Piosenka o hip-hop kryzji. Można cisnąć bekę z piły i z Poznania można tej, ale ze mnie się kurwo nie śmiej. Byłem hip-hop krytą długo przed Szczylem. Jak to powiedziałem, mów mi hip-hop kryta. Druga wersja była z Pawbicem i jego orkiestrą. Można śmiać się z Żydów, można śmiać się z czarnych, ej. A w ogóle będzie śmiesznie, jeśli powiesz, że to gej. 2. Coś ci wypadło, Dawid Podsiadło. Hej, ty, coś ci wypadło. Co, pewnie gumowy jebadło? Nie, Dawid Podsiadło. Pozdro z podłogi. Kiedyś doszły mnie słuchy, że Dawid skarży się, że ma już dość tego, że ludzie krzyczą za nim na ulicy, ej, coś ci wypadło. A, to pewnie dlatego już tutaj nie przychodzi.
Bummer. I miejsce pierwsze. Wyschij mi bąka z pizdy. Beata Tyszkiewicz też tutaj nie gości, ale być może kiedyś uraczy mnie tym pięknym zdaniem. A póki co musi mi wystarczyć Stanowski. To ja cię uraczę. Wyschij mi bąka z pizdy. Tie. Ty nie jesteś bratem ze Stanowskim? Bo oczy masz identyczne. Naprawdę nie mam pojęcia, o czym mówisz. Chyba jakaś pomyłka. Gorzej by było, gdybyśmy się zamienili ustami. Nie no, wtedy było przejebane. Przejebane, ale to totalnie przejebane, nie? Bardzo. Co byśmy wtedy zrobili? Śmiesznie byśmy wyglądali. Mhm. Kochany, Stanowski to jest brat dla Maliny Błańskiej. Nie będę pani upurował zasięgów, no niestety, ale nie. Dla Jasia Kapeli. Jesteśmy debilami. Dla Marcina Najmana. Stanowski! Tam nikogo nie ma. Od początku chciałem tylko i wyłącznie to, żebyś stał jak ten głupek na mrozie i czekał na walkę z gościem, który się nigdy w życiu nie bił. I dla Sydneya Polaka, brat i ojciec najlepszy. Słuchaj, bo nie, może dlatego, że przez cały program nie podałeś ani jednego podatku lub opłaty w Polsce, która nie została przerzucana na klienta końcowego. Zresztą on ma tyle osób na sumieniu, że wyobrażam sobie, jakby wyglądała jego opowieść wigilijna. Stanowski! Kim jesteś? To ja. Duch w pierdolu. Co? Trzeba było się ze mną spotkać w Częstochowie. To bym nie zrobił ani jednej gali. Kim ty jesteś? Jestem duchem materializmu i mefedronu. Gdybyś mi nie zapłacił, to nie kusiłoby mnie i nie poszedłbym do reklamy i by mnie nie wyskrobali. Jestem duchem atencji. Nie dałeś się zaprosić na wywiad, więc musiałam cię potajemnie nagrać. A ty kim kurwa jesteś? To ja, duch przyszłości, Warga. I trochę żebrania osoby. Zaprosiłeś mnie do Hate Parku i zostaliśmy najlepszymi przyjaciółmi. Było super, dzięki. Taka jest twoja przyszłość. Sio, nigdzie się nie zapłacę. A nie możesz cofnąć przyszłości. Hej, halo. Naprawdę masz takie przekonania, czy ktoś ci płaci za propagandę? Jakbyś reagował co najmniej neutralnie, opowiadał o otaczających cię wydarzeniach, to mógłbyś też na przykład przedstawić Lempart z radziecką flagą krzyczącą skromać Polaków! O tym, jak Polska zyskała na stanowisku Tuska, czy o prawdomówności Bolka Wałęsy. Ho, ale nie wszyscy naraz, hola, hola. Ustawiać mi się tutaj w kolejce, żeby każdy dwa razy w pierdolu nie obskoczył. Dobra, widzę, że jest dużo tutaj zarzutów, ale przejdźmy w takim razie do Lempart. Kto by tak zrobił? Jak ci się no to nie pani umyje teraz. Nie. Ja wam mówiłem wielokrotnie i też wiecie, że nienawidzę skrajności. Nie znoszę tych, co drą ryja z prawej, tak samo jak tych, co drą ryja z lewej. Krzyczą, wyzywają, wzywają do obalania, do przemocy. Po prostu nienawidzę biegunów. To samo pewnie teraz mówi Marek Kamiński. Nienawidzę biegunów, ani południowego, ani północnego, jebać je. Anna Lempart jest tego koronnym przykładem. Ona jest tym dla feministek, co mniej więcej ta, co dokonała aborcji. Słucham? 6 stycznia dokonałam aborcji. To jest absolutnie radykalna osoba, która niesamowicie szkodzi swojemu ruchowi zamiast mu pomagać. Szkodzi też lewicy i szkodzi wszystkim ludziom, którzy mają podobne poglądy, ale przez to, jak bardzo ona jest radykalna, to kurwa nie mogą się z nią zgodzić. Zwykle ze mnie się śmiejecie, że jestem lewakiem w tłustych włosach. Wiadomo. Ale ja tak naprawdę nim nie jestem. Serio, kiedyś mnie to bawiło i też tak uważałem, ale z biegiem lat, jak sobie zacząłem bardziej szerzej myśleć, to coraz bardziej odchodzę od tych skrajnie lewicowych poglądów. I owszem, jest wiele aspektów, na które mam lewicowe poglądy, ale jak gadam ze znajomymi, którzy są dużo bardziej lewicowi niż ja, to w pewnym momencie zaczynamy się kłócić i nie jest już kurwa przyjemnie. Są pewne nieporozumienia, bo oprócz tego, że jestem liberalny, to też mam kurwa czasami w niektórych przypadkach prawicowe dosyć mocno poglądy i takie antysocjalne. Po prostu biorę z każdej drużyny po 500 zł. I słucham panu. Nie jestem jednak liberalny wobec ludzi, którzy drą ryja, krzycząc na innych i próbując im wmówić, że ich opcja jest kurwa jedyną opcją. Przez to ten obraz wypierdala się na głupi ryj i ja rozumiem wtedy trochę prawicę i mizoginów, którzy wystarczy, że przytoczą tylko wypowiedzi i zachowania Lempart i już ci wytrącają wszystkie argumenty z ręki. Pochylmy się nad tym, co ostatnio zaszło i zastanówmy się, jak spierdolone jest to!
Od Lempart jako głośno krzycząca aktywistka domagająca się atencji przyszła pod siedzibę Prawa i Sprawiedliwości. I pod tą siedzibą rozlała czerwoną farbę. Farbę sugerującą krew, że niby władza ma krew na rękach kobiet, które umierają przez to, że zaostrzana jest ustawa antyaborcyjna. I o ile walka o prawa kobiet jest słuszna, to jednak sposób, w jaki robi to Lempart, powoduje, że inne kobiety, które nie są tak skrajne, zaczynają myśleć, że to chyba kurwa, to chyba źle, że tak myślą, skoro jakaś osoba robi takie rzeczy i w taki sposób. I zaczynają się zastanawiać, czy ta walka naprawdę jest potrzebna. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, bo takie oblewanie farbą w środowiskach lewicowych jest dosyć popularną czynnością. Shut up! Ale pojawiła się na horyzoncie pani sprzątająca, pani, która sprząta tam w tej siedzibie Prawa i Sprawiedliwości i wdała się z Lempart w dyskusję. Ale to jest tylko to, co się zapytała uprzejmie, kto tu kurwa tak naświnił. Lempart oczywiście odparła, że ona. Jak ci idziesz? No to nie, pani umyje teraz. Nie. No. Więc pani sprzątająca zasugerowała jej, żeby to umyła w takim razie. Lempart odmówiła, zasłaniając się tym, że w tym momencie walczy o przyszłość i życie jej dzieci. No, ja to nie. Pani sprzątająca zagniewana. No ja pani myślę, że mnie za to płacą. Oni miliony zarabiam, żeby na kogoś kurwa. A co będzie w Sejmie? Jeszcze potem padły teksty, ale to już z publiczności, że niech Kaczyński to umyje. No ale to jednak nie on naświnił, nie? A nawet gdyby on naświnił, to jest to siedziba jego partii i to on zatrudnia tę panią sprzątającą, w sensie ta partia zatrudnia tę panią sprzątającą, więc oni jej płacą za czyszczenie rzeczy. Ale wcale nie jest powiedziane, że dobrze dokładać jej roboty, prawda? To tak jakby przyjechała śmieciarka, a wy byście brali te śmieci i im wypierdalali kurwa na ziemię. No bo przecież to ich praca, mają sprzątać, nie? A Lempart swoim zachowaniem tylko pokazała, jak bardzo w dupie ma jej pracę. Zakaz aborcji i jak? Przez Instytut Faszysty Wróblewskiego. Oczywiście, że będziemy protestować. To bo ja nie będę za darmo robiła. Pamiętajcie, że jesteśmy siostrami, kiedy jest nam wygodnie. A lewica zawsze dzieliła się na robotników i tych, którym jakoś niespecjalnie się pracować chciało, a chciało się wpierdalać kawior i pić szampana i kierować tymi robotnikami. Nie inny obraz dostaliśmy tutaj. Nie szanując pracy innych, mając ją gdzieś i niszcząc tę pracę w imię wyższej idei, ta idea nam się spłyca i zamienia się w gówno. To trochę jakbym ja był w kanale sportowym i... Co ty robisz? Sram w ramach protestu. Co kurwa? Jakiego protestu? Tego, co ma chuja z azbestu. Nie, no dobra, żartuję, przepraszam, nie srałem. Oczywiście Lempart nie posprzątała, mimo tego, że pani wystawiła jej i wiadro, i mopa. No ale ktoś tę rewolucję musi robić. Czy widzieliście, żeby kurwa Lenin kiedykolwiek sprzątał? Znaczy ja sobie nawet wyobrażam, że całkiem nieźle sprzątał swoich przeciwników politycznych. Zatem jak spierdolone jest to? Jest to spierdolone średnio 5 na 10. Dobrze, to ja coś teraz powiem na poważnie o tym ruchu i przede wszystkim o pani Magdalenie Lempart. Nie. Krzysiek, po odcinku, please. Kurwa, Maciek, piwem się oplułem ze śmiechu, gdy papierze zamieściłeś z tekstem niedźwiem. Nie wiem, ale to nie ja, to Lolo. A dziwnym trafem, jaki pseudonim miał największy, najwybitniejszy z papieży Polaków, Lolek. Lolo! Lolo, kurwa, obudź się! No... Znowu śniło ci się coś głupiego! Do pracy wracaj, już! Dobra, już idę, Jezus! Dobra. Maćku, czego Biegun występuje w kanale sportowym, a ty nie? Nieprawda, nie tylko on, ja też! Słuchaj, mówiliśmy cię, żebyś tu nie przychodził. Słuchaj, słaby jesteś, weź idź, sprawdź, czy cię nie ma w drugim pokoju. Ale już! A mogę tylko suchar tygodnia powiedzieć? Masz 10 sekund, okej? Okay? Nie ma. Jak nazywa się połączenie kanału sportowego i z dupy? No. Kał sportowy. Dobra, wypierdolę. I to by było na tyle, moi drodzy. Odcinek wyszedł długi jak Big Black Salami. That's why they call him Black Salami.
i w dodatku z dupy, więc wszystko się zgadza. Zachęcam was do subskrybowania tego kanału, zachęcam do subskrybowania chłopaków z kanału sportowego, zachęcam do subskrybowania Mishon, Przegrywu, Papierów Rozwodowych i Tymonstera. Jeżeli możecie, zostawcie lajka pod tym filmem, koniecznie komentarz, bo potem czytam sobie te komentarze, prawda? Jest to dla mnie przerozrywka, naprawdę. A skoro przy komentarzach jesteśmy, to jeszcze na koniec wam wrzucę jeszcze jeden. Kurwa, te sceny po napisach są lepsze niż w filmach z MCU! No ja mam nadzieję, że lepsze nawet od Piotra Adamczyka. Okej, okay, wait, super, I need a pen. Just, okay, okay, see you. Tak, zawsze dbam o to, żeby w dużych odcinkach z dupy były jakieś sceny po tyłówce. Dlatego zawsze zachęcam do zostawania tutaj do końca, tak samo jak w kinie, zawsze zostawajcie do końca, nawet jak się światła zapalą. Wiecie, ten moment, kiedy już się zapala światło, a was wyrzuca typ, a wy jeszcze nie skończyliście. Co się dzieje? Ała. Czemu mnie tu porwaliście? Sprawdzimy to twoją Krav Magę zaraz. Kurwa, śmieszku. Wymień, cwaniaczku, teraz skład Kaiserslautern z mistrzowskiego sezonu 9798. Kurwa, z meczu z Bayernu! Koch, Henke, Helmut, Helmut Kohl. Daj kamienia.